niedzielę 6 sierpnia w Polanicy Zdroju odbyła się 10. jubileuszowa edycja koncertów chopinowskich organizowanych przez Willę Polanica. Jest to wydarzenie towarzyszące odbywającego się w Dusznikach Zdroju Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. W wypełnionym po brzegi Teatrze Zdrojowym publiczność mogła wysłuchać m.in. koncertu Leszka Możdżera. Wymyśliliśmy sobie wspaniały koncert w plenerze na tak zwanym oślaku nad Parkiem Zdrojowym. Niestety pogoda nas nie rozpieszcza, nie udało się tym razem, ale już zapraszam na 15-lecie. Będziemy próbować, jak nie 15-lecie, to 20-lecie, ale na pewno nam się to uda, bo pomysł nam się bardzo podoba. Zresztą dzisiejsza frekwencja pokazuje, że jest zapotrzebowanie potężne. Niestety musieliśmy zablokować już możliwość wejścia na ten koncert, także to pokazuje, że ludzie chcą słuchać muzyki klasycznej, że przez te 10 lat udało nam się zbudować też taką wrażliwość wśród słuchaczy, że wiedzą, czego się mogą spodziewać, bo współpracujemy z Akademią, zarówno z festiwalem w Dusznikach, ale też z Akademią Muzyczną w Krakowie i pojawiają się tutaj wspaniali młodzi artyści, którzy w pierwszej części zagrają parę utworów klasycznych, natomiast w drugiej części, jak przystało na jubileusz 10-lecie, wystąpi Leszek Możdżer, który przyjechał prosto z Krakowa, bo wczoraj grał na Męskim Graniu w Krakowie, na dużych scenach, a dzisiaj w Polanicy, w pięknym Teatrze Zdrojowym, który nas gości. Mówią, że dobra muzyka się obroni sama i że nie ma co się martwić o kondycję polskiej muzyki. Ja uważam, że dobra muzyka powinna atakować dobrym wykonaniem. I wczoraj, będąc w Polanicy, słyszałem próbkę tej młodzieży, która dzisiaj wystąpi, jak ona atakowała nas muzyką. Zaatakowała mnie, moją córkę, moją żonę wspaniałą rozgrzewką przed dzisiejszym świętem. A znam Leszka na tyle, że jeżeli ta wspaniała młodzież tym artystycznym wykonaniem pobudzi go, to jego zazwyczaj wybitne koncerty wchodzą na jeszcze wyższy poziom i niech się spełni takie hasło, które gdzieś ciągle mi przemawia, że Polanica zawsze zachwyca i mam nadzieję, że dzisiaj muzyka Chopina zachwyci ten nadkomplet publiczności. Chopin był wybitnym improwizatorem i gdyby dzisiaj żył, prawdopodobnie grałby jazz. Jazz jest po prostu muzyką improwizowaną, chociaż jeżeli chodzi o pianistykę, no to innej szkoły niż klasyczna nie ma, więc tak naprawdę, żeby dobrze grać jazz, to trzeba przejść na fortepianie, to trzeba przejść jednak przez szkołę klasyczną. Ja gram muzykę improwizowaną. Improwizacja to jest coś, co w jazzie cenię najbardziej, bo to jest ten właśnie taki element pewnej nieobliczalności żywiołu muzycznego i to jest też coś, co mamy w życiu na co dzień. No, trzeba improwizować, życie przynosi takie rzeczy, że musimy improwizować codziennie. No muszę powiedzieć, że to dzisiaj był wyjątkowy koncert, jakiś taki spontaniczny i w ogóle była taka atmosfera luźna, fajna, dobrze mi się rozmawiało z publicznością, publiczność wspaniała, reagowała na bieżąco, także to był koncert trochę inny niż wszystkie, muszę powiedzieć, bardzo taki prawdziwy.